Proszę Państwa. Thank you. Dobrze, mogę mówić po polsku, tak? Tak, oczywiście. Dobrze, więc tak, witam Łukasza Turskiego, którego dawno nie widziałem. Maciek Maśka, właśnie chciałem mu tylko się pochwalić, że ja właśnie wykładam przy tablicy, którą ujrzałem u niego, o, i na dowód. I po prostu dzisiaj ją zamontowaliśmy. Dosłownie do ostatniej chwili próbował doktorant mój uruchomić i jako tako uruchomić, ale jeszcze nie wszystko działa. Proszę Państwa, co chciałem Państwu powiedzieć? Chciałem Państwu powiedzieć, a czemu nie działa? A działa, tylko strasznie słabo ten... Pointera nikt nie widzi. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o teorii nadprowadzenia wysokotemperaturowego i po prostu to jest to, że silne korelacje połączone z tak zwaną nadwymianą, czyli pewnym specyficznym rodzajem wymiany wprowadzonym w 1950 roku, no nie w zasadzie wcześniej, ale tak jak to Anderson wprowadził w 1959 roku, no i po prostu co się okazuje, że ona może opisywać w pewnych przypadkach nie tylko magnetyzm, w szczególności antyferromagnetyzm, ale także nowy typ nadprzewodnictwa, czyli nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, nadprzewodnictwo w ciężkich fermionach i teraz te nowe grupy związków, niklu i tak dalej, i te po prostu żelazowce i tak dalej. Ale ja będę mówił wybiorę pewne rzeczy. Niestety automat nie działa, więc muszę ręcznie to wszystko, gdzie ja tu mam, bo komputer też jest nowy. O, proszę Państwa, najpierw powiem oczywiście in brief perspective superconductivity, potem to, co jest ważne, to, co jest naszym wkładem, to jest wyszliśmy po raz pierwszy poza tak zwane przybliżenie zrenormalizowanego pola średniego, no i porównaliśmy ilościowo wyniki z eksperymentem i to troszkę to mówiłem o tym ostatnio i trochę o tym powiem. Potem powiem o wkładzie tutaj doktora Fidrysiaka, który siedzi tu przy stole, Maćka Fidrysiaka, o para tak zwanych kolektywnych zbudzeniach spinowych, czyli paramagnonach i o pewnej specyficznej typie po prostu zbudzeń ładunkowych. No i jako fluktuacje kwantowe w układzie one wystąpią. Dobrze, to jest to. Potem powiem parę brief outlook, czyli to, co po prostu tutaj Oleg Witlin powiedział, czy problem has been solved at last. I tutaj chcecie od razu odpowiedź w jednym zdaniu, czy dopiero później? Co? Żebyście się doczekali. Odpowiedź jest taka, że już ja wydaje mi się, że wcześniej ci ludzie, którzy pracują w silnie skorelowanych układach, myśmy all the way long, przynajmniej ja wiedziałem, że to jest ten mechanizm, który trzeba. I za chwilę to spróbuję udokumentować. Proszę Państwa, tu jest tych dwóch bohaterów. To jest John Hubbard, prawda, który zaraz o nim powiem trochę więcej. No i drugi to jest Phil Anderson. John Hubbard niestety zmarł w wieku 49 lat, jak widać jest cygarem w ręce. Niestety lubił i flaszkę, i cygara, i za bardzo lubił. A fantastyczny człowiek, który z klasy robotniczej w Anglii przychodził, nigdy nie dostał żadnej profesory na uniwersytecie. Poznałem go i on, jak byłem postdokiem w Imperial College, i on odmienił moje życie po 3,5-godzinnej dyskusji, oprócz profesora Morkowskiego, którym powiedział, żebym się zajął modelem Hubbarda. A to jest Philip Anderson, oczywiście mój idol i po prostu pod koniec życia, zmarł 2 lata temu, przyznał, muszę powiedzieć, się pochwalić, już się chwaliłem, że ja jednak pierwszy zrobiłem ten model, który trzeba. Ale dość niestety to było tak zwane jako protestant napisał my last word in superconductivity i to po prostu tam dopiero się przyznał i potem e-mail do mnie napisał. Dobra. Proszę Państwa, to o czym właśnie, to co wspomniał Oleg Witlin, to jest ta praca, to jest praca w PNAS-ie, która się ukazała pół roku temu gdzieś, tutaj widać zresztą, no niecałe pół roku temu, w każdym razie pół roku temu została wysłana i tutaj nazwisko te najważniejsze to jest Seamus Davies, to jest Irlandczyk, Irish. Ja jest Irish, który jak Państwo widzicie, pracuje w mnóstwo instytucjach, bo liczą, że po prostu dostanie Nagrodę Nobla i w Ameryce, i w Oksfordzie, teraz jest pełnym profesorem i tak dalej. Więc ja, o co się dla mnie ta praca jest dość oczywista z teoretycznego punktu widzenia i to też odpowiem, natomiast z doświadczalnego punktu widzenia to jest absolutny majstersztyk. Zresztą on całą serię prac
prac, tak zwane lokalne, po prostu potrafią teraz mierzyć lokalnie gęstość par Coopera i jednocześnie gęstość jednoelektronową. I po prostu z korelacji tych dwóch rzeczy bardzo głębokie wnioski wyciąga. Teraz to jest tutaj ta druga praca, to jest to, co się w Quanta w tym od razu ukazało. High Temperature Superconductive Understood at Last. I to, co ta praca, która mnie zdenerwowała trochę, a ja już kończyłem w międzyczasie, mieliśmy tą konferencję narodową na przewodnictwa i kończyłem po prostu ten mój esej A Brief Perspective High Temperature Superconductivity in the Cuprates. I tu silne korelacje połączone z nadwymianą. I muszę powiedzieć, w tej pracy, nie zacytowałem jeszcze tej pracy wcześniejszej, w tej pracy, bo ja to wysłałem november 3, ale po prostu jakoś nie zacytowałem, to możecie mnie zapytać w wolnych chwilach, dlaczego ona nie jest zacytowana. Dobrze, proszę Państwa, teraz to, co chciałem powiedzieć, niedawno napisaliśmy 120-stronicową i tym się już chwaliłem, do Physics Reports. To jest bardzo ekstensywna praca na temat nadprzewodnictwa w naszym podejściu wariacyjnym. No i całe te 120 stron, tych 400 referencji prawie, czy tam 350, 70 figur, 360 wzorów, jak to wyliczył doktorant, to po prostu jest na tych 120 stronach. No dobrze, to są te, powiedzmy, trzy takie zasadnicze rzeczy, które chciałem Państwu powiedzieć. Natomiast to, co należy powiedzieć o wcześniejszym review, które polskie się ukazało, to jest Micnar, Ragin, Robaszkiewicz, z tym, że oni tu studiowali model z tym non-attractive interaction, negatywne U, że nawet na węźle elektrony się parują, a tam kulomowskie oddziaływanie jest bardzo silne. Także to nie jest dobry model, to co twierdziłem już od dosyć dawna, dla HITC, no ale po prostu to oni byli pierwsi, którzy naprawdę taki model czysto teoretyczny wyciągnęli i chwała im za to. Zresztą, jak Państwo wiecie, miałem poprzedni referat, 2,5 godziny dyskutowaliśmy po moim referacie z profesorem Micnasem, Romkiem Micnasem, który niestety już nie jest wśród nas. Dobrze, proszę Państwa, i teraz jednostronicowe, jak ta cała teoria się rozwijała. W zasadzie bazuje na czterech fundamentalnych, czy to się da usunąć? To po prostu, bo to widzicie pewnie górę usuniętą, tak? Usuń to, da się to, świetnie, z tej strony, dobra, ucieka, musisz chyba nacisnąć, wiesz? Ciach. To da tutaj. To albo czekaj. Powinno być high. No high, nie chwyta. My mamy na ekranach już kolejny slajd następny. No wiem, bo to po prostu pan przy okazji to wziął i to przełożył. Poczekaj, wrócę. Przepraszam bardzo, bo to pierwszy raz. Dobrze, czekaj Maćku, już ja będę. Proszę Państwa, pierwsza rzecz to jest, spróbuj to, zniknęło. Pierwsza rzecz fundamentalna, że był koncepcja silnie skorelowanego układu. I to naprawdę po prostu wydźwignął Hubbard w 64 roku, czyli ja za niedługo to już będzie 60 lat temu. W zasadzie wcześniej nawet Anderson ten model Hubbarda wypisał, ale niestety nie wyciągnął z niego tego trzeba, ale wyciągnął drugą rzecz, wyciągnął nadwymianę po prostu, że oddziaływania, o co chodzi? Że mamy elektrony nie tak jak w modelu Heisenberga, stoją sobie na atomach, niesparowane elektrony, czyli z niezerowym spinem i się korelują tylko spinowo. Tutaj te elektrony biegają sobie po układzie, czyli od atomu do atomu, i oprócz tego korelują się przez oddziaływanie wymiany, prawda? No i problem jest teraz taki, że co się okazuje, że energia oddziaływania między cząstkami, to zresztą w termodynamice kwantowej też występuje, nie tylko w materii skondensowanej, nie relatywistycznej, energia oddziaływania dominuje nad energią kinetyczną. Czyli mamy odejście od klasycznej
no jeśli może być klasyczna mechaniki kwantowej, że mamy niezaburzony Hamiltonian i liczymy perturbacyjnie poprawki do tego stanu niezaburzonego. Tutaj może się stan zrenormalizować, że może to oddziaływanie odpychające rozepchać te elektrony na atomy i że system, że następuje w układzie przejście fazowe, stan metaliczny przestaje być stabilny i z powrotem te elektrony na atomach siadają i to są tak zwane izolatory Motta i znowu się tylko spinowo korelują i to jest ta właśnie nadwymiana. Ale o co się okazuje? Że ta nadwymiana w tych, kiedy one biegają, też jest równie ważna, a dlaczego to za chwileczkę? No i tutaj wymieniłem po prostu te trzy rzeczy, to przejście zmiana z metalu na izolator z powrotem, to na przykład w zimnych atomach to jest przejście ze stanu nadciekłego do izolatora Motta. No, w chromodynamice kwantowej to jest na przykład przejście od barionów, kiedy te kwarki są związane w pojedynczych barionach, do delokalizacji w postaci plazmy kwarkowo-gluonowej. I o dziwo, diagram fazowy jest tam bardzo podobny do tego, co ja zaproponowałem 40 lat temu. Nie no, 40 to może nie, ale powiedzmy 35 lat temu. Anderson wprowadził tą nadwymianę, która tu będzie odgrywała jeszcze dość dużą rolę. No i powiedzmy to, co ja zrobiłem z moimi współpracownikami, a potem już sam, że po prostu wyprowadziłem oddziaływanie wymiany, nie tylko, bo Anderson to w izolatorze zrobił, jak te spiny się tylko korelują, a niekoniecznie to jest po heisenbergowsku, tylko mogą mieć antyferromagnetyczne oddziaływania, z przeciwnymi spinami się parują, no i to po prostu, to jak biegają, to uogólniłem formalizm Andersona, no i to jest TJ. I mogę sobie pozwolę na żart, który jak jest młody Wysokiński, to oni to jak jako doktoranci po jednym z moich wykładów i po prostu to napisał TJ, to Józek. A tu U dzisiaj dopisałem jeszcze do tego, bo to uogólniliśmy ten model tutaj z moimi, między innymi z Maćkiem Fidrysiakiem i tak dalej. No to powiedział mi, doktorant dzisiaj mi powiedział, tego Józka Józkowi ukradziono, tak? No, to jest dobrze. Także tak to wygląda. Teraz druga część jest kwestia peilingu. I proszę Państwa, to co ja już powtarzałem wiele razy, to co było idiotycznego, mimo że profesor Morkowski mi mówił, panie Józku, zainteresuj się, skoro masz pan to oddziaływanie antyferromagnetyczne, czy tam nie ma parowania. Ale widziałem tylko magnetyzm, natomiast Phil Anderson w 1986 roku, zaraz po odkryciu doświadczalnym, powiedział, ha, to przecież ten model, to kinetyczna wymiana, to będzie parowanie. No i jak on to powiedział, to ja już dobudowałem ścisłe wyprowadzenie modelu TJ. Wtedy pracowałem w Purdue w Stanach, także to już, ale to już niestety była musztarda po obiedzie. W tym sensie, że Anderson po prostu powiedział to słowami, a ja to tylko ścisły język zbudowałem opisu tego. Teraz ten new concept of pairing w przestrzeni rzeczywistej. To jest ta zasadnicza różnica między parowaniem w teorii Bardina, Coopera i Schiffera, że tu nie z przeciwnych punktów powierzchni Fermiego K minus K i spiny w singletowym stanie się parują, tylko że w przestrzeni rzeczywistej rzeczywiście te elektrony biegną skorelowane. Za chwileczkę pokażę jak. No i to jest właśnie, to jest Anderson, a potem oczywiście dużo nas było. I teraz jakie mechanizmy parowania? Najpierw próbowano rozszerzyć teorię BCS, że w której parowanie było, że fonon jest szczelany między dwoma elektronami i to nie powoduje taki efekt bumerangowy, że jednak one się przyciągają pod wpływem szczelania tego wirtualnego fononu, tylko że magnetyczny spin flip taki. Taki paramagnon, takie zbudzenie magnetyczne z odwróconym spinem, szczelane między elektronami i to jest tak zwana spinowa fluktuacja. Ach, no tak, niestety nie wolno dotykać. Jeszcze nie wiem, o kurczę, gdzie ja poleciałem. No, gdzie ja poleciałem. No i że nie, ta spinowa fluktuacja jest wymieniana. No i próbowano tutaj nawet z Polski ludzie też pracowali nad tym, to Davidowi Panicowi taki model fenomenologiczny jest przypisywany, ale po prostu także Piotrek Brubel z Wrocławia z Instytutu Niskich Temperatur pracował. Phil Anderson powiedziałem to, co zrobił zasadnicze, potem oczywiście dużo uczestniczył długi okres czasu. Robaszkiewicz-Miclasz, to już powiedziałem, że lokalne u mnie Ciocera, tu jest parowanie w tym TJ-cie i w tych jest nielokalne. W tym, że spinowych fluktuacjach to jest trochę jak BCS.
A u nas w tym Toyocie jest parowanie sąsiednich, można powiedzieć, elektronów w spinie singletowej, biegną za sobą. Za chwileczkę to pokażę. I teraz oczywiście jest problem, jest jak jest model, to trzeba go rozwiązać. No i jest kilka przybliżeń teoretycznych. Jedne to jest kwantum Monte Carlo. Wiadomo, jakie ono ma problemy z problemem tak zwanego znaku i tak dalej. W tej chwili to jest przybrało postać determinant kwantum Monte Carlo. No, wydaje się, że już to jest trochę lepiej. No albo funkcjonalną grupę renormalizacji, ale te dwa podejścia bardzo ambitne, ale one są tylko na skończonych układach. 10 na 10, 8 na 8 i tak dalej, Natomiast są dwa podejścia, które dla nieskończonych układów się... To jedno to jest rozszerzenie tak zwanego Dynamic Mean Field Theory, no to jest właściwie model, ale dobra, teorii se nazwali, tak jak się mówi Mean Field Theory, a to nie jest teoria, to jest fenomenologiczny model, albo nawet jak jest mikroskopowy, to jest model. I do klaster, że nie mogą być to potencjał jakiś efektywny, oddziałujący, jednowęzłowy, tylko że klastry trzeba rozważać. To jest maszyna taka, tylko tu nie można wiele wszystkich policzyć. A druga to jest ta nasza metoda, Diagrammatic Expansion of Variational Wave Function. I to jest, to jest rozszerzenie oryginalnego podejścia Gutzwillera, który napisał pracę alternatywną do Hubbarda. On jest właściwie też współtwórcą modelu Hubbarda, bo wypisał wzór, tylko trochę inny zaproponował rozwiązanie. No ale to tu jest systematyczne u nas już jest, nie jakieś średnie pole i to. No i potem mamy oczywiście experimental verification. No i tu jest po prostu pierwsze, co było fundamentalne i to tak jak mi Phil Anderson powiedział, że to, co nie zdawaliśmy sobie wszyscy sprawy z tego, myśleliśmy, że to jest S-Wave albo Extended S-Wave, że to jest po prostu takie w stylu BCS-u, że przerwa jest zawsze niezerowa, mimo że anizotropowa, jak się idzie wokół powierzchni Fermiego. Otóż dla tej tak zwanej D-Wave, to jest żargon na pewną reprezentację, są zera funkcji falowej, czyli przerwy w kierunkach KX równe KY, jak w modelu dwuwymiarowym jest, który się nazywa kierunkiem nodalnym. Druga rzecz to jest phase diagram, musi obejmować i antyferromagnet, i nadprzednictwo, i fale gęstości ładunku, i normalne, i nawet inne rzeczy, nawet inne fazy jeszcze się pojawiają, po prostu takie, które w ciekłych kryształach też się pojawiają, tutaj w układach kwantowych pojawiają się. No i to jest następna rzecz. Trzecia rzecz to jest pseudoprzerwa, że przerwa się pojawia w spektrum, mimo że nie ma nadprzednictwa. Dopiero już w 200-300 kelwinach, tam 200 powiedzmy paręnaście, a dopiero jak się zejdzie do 100 kelwinów, wtedy jest prawdziwe nadprzednictwo. I kwestia istnienia dwóch przerw, pseudoprzerwy, gdzie jeszcze układ jest normalny, ale widać, że się parują te elektrony, bo na przykład wielkości tak jak się mierzy podatność magnetyczną, no bo jak one się łączą w singlety, to ubywa tych magnetycznych momentów i po prostu jest wyrwa w podatności w zależności od temperatury. No i oczywiście to, co jest ważne, to widać ten magnetyzm, mimo że bez magnetyzmu, że jest bardzo silne, bardzo stałe kolektywne wzbudzenia. No i tu są dwa rodzaje, tak jak powiedziałem, te paramagnony, czyli magnony, jakby powiedzieć, propagacja spin flipów takich po prostu w przestrzeni rzeczywistej bez długozasięgowego magnetyzmu, no i plazmony, które wymagają już na pewno uwzględnienia trójwymiarowego układu. No i tu jest to, co wkładł od razu Simusa Davisa, że on potrafi te real space, nie potrafi jeszcze powiedzieć, czy on real space to widzi, ale w każdym razie widzi gęstość parujących się elektronów. Potrafi zmierzyć pracę tej techniki. Nie pytajcie mi, jak to mierzy, bo po prostu parę prac jego przeglądałem. Ciężkie to jest dla mnie przynajmniej, jako dla teoretyka. Ale piękne prace, ale nie powiem za dużo o tym, ale dobra, jedziemy dalej. Teraz tak, teraz zaczynam już jechać. No dobrze, co zrobił Simus Davis, powiem za chwilę, a teraz powiem, co było zrobione już dużo wcześniej. Po prostu dla mnie w pewnym sensie było denerwujące, że po prostu nawet nas nie zacytowali i tak dalej. I nie tylko mnie, ale wielu ludzi. Po prostu tylko swoich cytują, no jak to Amerykanie po prostu. No i o co chodzi? Startujemy z ogólnego modelu jednopasmowego,
czyli ogólnionego Baddulhabarda. No i to naszą, powiedzmy, taką mini rewolucję, to po prostu zaczęliśmy w 2017 roku, kiedy zaczęliśmy kapować, że to, co Niemcy policzyli na paramagnetyka, wyjście poza średnie pole, poza przejście typu Gutzwillera, Brinkmana, Rice'a, da się to zrobić systematycznie i dla fazy nadprzewodzącej. No i model, który jest, no to są te biegające fermiony, prawda, po sieci, czyli po tych minimach atomowych, one sobie skaczą z amplitą TJ, która jest gdzieś 1/3 elektronowolta ze znakiem minus, no bo po prostu, tak, bo to jest energia kinetyczna jest ujemna w mechanice kwantowej, no i po prostu, no jak się spotkają dwa na jednym węźle, jak sobie tak biegają, bo to język cząstkowy z drugiego kwantowania, no to wtedy zabuczą, no bo energia wzrasta o 10 elektronowoltów. Tu jest 0,3, a tu jest 10 elektronów, czyli te elektrony się omijają. I w tym sensie my rozumiemy pierwszy sposób, pierwszy oznaka tego, że one są skorelowane, że mimo, że szaleją po tej sieci, to jednak się omijają bardzo ostro. Tak i dobrze. No i następnie są oddziaływania międzywęzłowe, kulombowskie, liczba cząstek, liczba cząstek. Taka stała sprzężenia. Jeśli to jest 10, 8, to jest 2, 3, 2 elektronowolty. To J i J to jest to samo, co w oddziaływaniu wymiany, bo pełna wymiana według Diraka to nie jest tylko SI dot SJ. Jeszcze musi być 1/4 minus J i J razy NI, NJ. Dopiero jak jest w izolatorze Motta albo w magnetyku Heisenberga, to jest, ten wyraz jest stały, jak jest izolator Motta i wtedy tylko można pisać tak po heisenbergowsku. No dobrze, to zresztą Dirac pięknie wytłumaczył w swoim podręczniku mechaniki kwantowej, że jak mamy fermiony, obojętnie jakie, zawsze będzie oddziaływanie wymiany. Piękny rozdział w czwartym wydaniu o wielocząstkowych układach. Po prostu jak oddziaływanie wymiany wynika naprawdę z transpozycji cząstek, czyli zamiany cząstek bezpośrednio, bez żadnych obliczeń, nawet samej symetrii układu można to. Dobra, teraz. No i teraz chcę pokazać Państwu, na czym polega ten nasz mechanizm w tym modelu TJ. To nie jest dokładnie to, co wychodzi z rachunków, ale tak sobie można wyobrazić, widząc, jak poszczególne wyrazy się zachowują w stanie, powiedzmy, podstawowym czy termodynamicznym. Czyli tu to, co była różnica w prądnikach wysokotemperaturowych, że nie wychodzimy z metalu normalnego z ładnie, z kulką, czyli z powierzchnią Fermiego i tam się w pewnym momencie zaczynają to parowanie być silniejsze niż energia szumów termicznych przy powierzchni Fermiego i parują się te elektrony w przestrzeni odwrotnej. Tutaj mamy przestrzeń rzeczywistą, mamy sieć antyferromagnetycznego izolatora i wykopujemy spiny, czyli domieszkujemy go, odbieramy te spiny przez to, że zamieniamy te magnetyczne atomy niemagnetycznymi. To nie jest tak dokładnie, ale powiedzmy, wykopujemy spiny, no i powiedzmy, że wykopaliśmy dwie dziury. I powiedzmy, że tak się zdarzyło, te oczywiście, te spiny, te dziury szaleją, bo te elektrony się omijają, mimo że z przeciwnymi spinami one są na sąsiednich węzłach i wobec tego zakaz prawnego niby nie obowiązuje, ale oddziaływanie jest tak duże, kulombowskie, no to, że one się odpychają i zamarzają na tym. Natomiast te dziury próbują pomieszać, no bo ten spin może tu wskoczyć, albo ten może wskoczyć i to wszystko może pomieszać. Ale okazuje się, że nie jest tak prosto. Nie jest tak prosto. Dlaczego? No to dlatego, że no powiedzmy, że jeden z nich przeskoczy, dobra? Że jeden z nich przeskoczył. Tu, gdzie była dziura, przeskoczył spin z dołu do góry. No ale to powoduje, że tu jest ferromagnetyczna struktura, a układ lubi być antyferromagnetyczny i ta zysk energii tej kinetycznej czy nadwymiany jest gdzieś 1/10 elektronowolta. Czyli to kosztuje układ 1/10 elektronowolta. No dobrze, ale możecie powiedzieć, ale energia kinetyczna, jak jest duża, to ona to zignoruje układ i dalej te spiny będą się tam przemieszczać. Guzik, prawda? Bo się okazuje, że jest bardzo silnie pod wpływem korelacji zrenormalizowana energia kinetyczna i ta energia kinetyczna może być nawet mniejsza niż to oddziaływanie wymiany, a przynajmniej rzędu takiego samego, czyli elektrony, jak chcą się ruszać, muszą respektować oddziaływanie, a nie wymiany. No to idźmy dalej. No to idziemy dalej, no to powiecie, no ten drugi, prawda, ten drugi po prostu poszedł, po prostu za nim. No dobrze, no a dlaczego to za chwileczkę? No i teraz tak, no to ten znowu poleciał i znowu tu jest ferromagnetyczny, te się po prostu, no to co się w efekcie dzieje? To się dzieje coś takiego. Co jest? Nie pójdą dalej? Nie pójdzie dalej? A teraz. A,
No niestety przeskoczyło mi, czekaj, co to jest, co jest grane? Czemu mi nie poszło? O co chodzi, że te spiny się ruszają tak. Tak, że jeden następuje po drugim, no i po prostu, dlaczego? Czyli podwójne przeskoki są i w ten sposób zrobiło się tak, że te dziury, proszę popatrzeć, nie ma zaburzonej struktury antyferromagnetycznej, czyli układ jest w stanie minimum energii, a para się przesunęła stąd dotąd. Dlaczego ten jeden dziura pociąga drugi? No bo jak jedna dziura raz przeskoczy, to psuje uporządkowanie magnetyczne, które kosztuje dużo energii. Ale jak przeskoczy dwa razy, to znowu reperuje tą strukturę magnetyczną. Także widzicie, jak te podwójne jeden ciągnie, bo to J jest rzędu energii kinetycznej, czyli elektron chce nie tylko przeskoczyć, tylko za cenę, że pociągnie za sobą drugiego. No i to jest w zasadzie taki najprostszy obrazek, który po prostu można wyprodukować i w średnim polu okazuje się, że ta energia wiązania takich par jest rzędu właśnie tego oddziaływania wymiany. Rzędu tego 2T kwadrat przez U, czyli te minus 1000 kelwinów. Oczywiście 1000 kelwinów, bo to 1/10 elektronu, nawet 1500. Ale temperatura Curie jest 100 kelwinów. Dlaczego? No dlatego, że w BCS-ie to jest po prostu nie tylko J odgrywa rolę, ale jest to tak zwane off diagonal long range order. Tam wykładniczo od stałej sprzężenia zależy temperatura krytyczna i z 1000 robi się 100 kelwinów, 80, 30, 10, w zależności od parametrów, jakie w układzie występują. Czyli TC nie jest uniwersalną taką cechą, jakby brać to. No i teraz co dostajemy? Proszę Państwa, to co zmierzono, to jest fantastyczne. To jest jeden eksperyment, nie znaleźliśmy drugiego. To jest eksperyment Wiedoichera. To jest chyba izraelski fizyk, który we Francji w Ecole Normale ten eksperyment robił. I co oni robili? Co się okazuje? Przy pomocy optycznego przewodnictwa tam i relacji Kramersa, Kroniga, Heisenberga, co wyciągnęli, że jest zmiana energii kinetycznej, czyli o ile energia kinetyczna zmieniła się w tym układzie nadprzewodzącym w stosunku do normalnego stanu. W teorii BCS to jest tak, że energia potencjalna się zmienia, bo jak się te elektrony parują, otwiera się przerwa na powierzchni Fermiego, i te, które są sparowane, idą w dół o przerwę, a te, które wzbudzone stany, idą w górę o delta. Czyli cała energia wiązania, energia wzbudzenia jest 2 delta. Jak to jest 10 kelwinów, no to żeby parę rozerwać, trzeba 20 kelwinów włożyć. Typowa rzecz. Natomiast tu co się okazuje? I tu jest, co tu jest? To jest zero, tu jest ten izolator. Tutaj wykopuje spiny. Tu wykopuje spiny, to są tak zwane dziurowe, no bo dziur dodaje, a tu dodaje elektronów. Dodaje elektronów względem stanu maksymalnym, o maksymalnej temperaturze przejścia, czyli tych 100 kelwinów. I co się okazuje? Jak się po prostu, jak idę tutaj, odejmuję tych elektronów, po prostu to energia kinetyczna zmienia znak. Czyli to jest przeciwko teorii BCS, bo w teorii BCS tylko potencjalna energia w zasadzie powinna się zmieniać. Zresztą to, co jest zasadniczym założeniem teorii BCS, o czym nie zdawałem sobie sprawy dopiero jak się na kronice wysokotemperaturowej zainteresowałem, proszę Państwa, teoria BCS jest nieprawdopodobnie prosta, ale jedna rzecz jest genialna. Proste to jest w tym sensie, że mówi się, że potencjał chemiczny, czyli energia Fermiego, nie zmienia się, czy jestem w fazie normalnej, czy nadprzedzącej. A to znaczy, nie trzeba rozwiązywać równania całkowego, żeby uzgodnić potencjał chemiczny do każdej fazy. To jest pierwsza rzecz, którą się robi. Drugie, że się parują tylko elektrony na powierzchni Fermiego. Tutaj nie ma tego. Trzeba liczyć, ponieważ to jest parowanie w przestrzeni rzeczywistej. Więc nie mogę wyróżnić przestrzeni Fermiego, powierzchni Fermiego. Wszystkie się parują. A to parowanie jest tyle warte, jak to mam mało dziur, tyle warte, co energia kinetyczna, energia Fermiego. No to wobec tego to jest po prostu coś zupełnie innego i okazuje się, że zmniejszenie energii kinetycznej w stanie nadprzewodzącym, że nie ma, że to jest tak zwany non-BCS reżim, jak my mówimy, tu jest powiedzmy 18% dziur, tu jest 13% dziur, 10% dziur, czyli to jest ten tak zwany underdoped, niedomieszkowany. My z jakiegoś powodu nie widzimy twojego kursora na ekranie. A teraz?
Nie, malować trzeba. Nie, nie masz. Albo kursor, albo długopis. Czemu? Tak, albo kursor, albo długopis. Niestety mogę. Proszę, a to będę malował. Dobra, dobra, będę malował. O, tu, to jest ten underdoped. Energia jest kinetyczna, bo to jest zysk energii, różnica energii. Co to jest różnica? Jaka jest na przewodzącym względem tej w stanie paramagnetycznym, normalnym. Jak jest ujemne, to znaczy w stanie na przewodzącym ona jest mniejsza. Tutaj jak już mam optyma, tu, tutaj to już idzie. To już idzie po dodatnio tak jakby w BCS-ie mniej więcej jakością. Ale co się okazuje? Że po prostu nie pasuje do tego, jak rozwiązanie, przynajmniej w naszym podejściu, ten mój ukochany TJ model. Jak robię TJ model, tylko po prostu, no to dostaję niestety tylko tak. Tak samo jak SGA bezpośrednie, a jedno zamieniłem z drugim. To jest TJ model, a tu jest średnie pole, to SGA to jest po prostu średnie pole jakieś tam. Dopiero trzeba pełne rozwinięcia, korelacje, krótkozasięgowe wyjście systematycznie do trzeciego, do piątego rzędu, żeby dostać poprawnie to zachowanie. Proszę Państwa, powiecie tak, Józek, dobrze, no tak się podniecasz taką jedną krzywą, że tam coś jest ujemne i tam, a masz 5 punktów czy 6 punktów. Powiecie, no i co z tego? No i co z tego? To przecież wszystko się dopasuje, a parametrów masz 3 albo 4. I proszę Państwa, na czym to był dopiero początek? Potem po prostu doszliśmy do wniosku z Michałem Zegrodnikiem i potem jest jeszcze też Andrzej Biborski, a potem też z Maćkiem, Maciek Fidrysiak dołączy później, że po prostu zróbmy tak, dopasujmy to, weźmy optymalne te parametry i wszystkie inne wielkości, które będziemy w stanie równowagi porównywać z eksperymentem, parametry mogą się tylko trochę zmieniać. 2%, 3%, 5%, no może 10%, ale nie 100%. I po prostu, czyli musimy zbudować, nasz test polega na tym, że budujemy konsystentną teorię innych wielkości. No i to jest, ta katedra, prawda, gdzie ta skorelowana przerwa, prawda, ona ma ten, tu jest to optymalne dobieżkowanie, tu jest te, dla 1, 2, 3, to jest tutaj, to jest to te nadchodzące 94 kelwiny, prawda, dla rtęciowych to będzie tu 130, no i to jest gdzieś 18% dziur w układzie. No i tu jest izolator Mota, bo nie ma dziur, nie może być nadprzednictwo, jak jest izolator. No i tu, i to jest znowu, co mówi, że to jest nietypowe nadprzednictwo, bo jak dosypię za dużo dziur, 31 trzecia, czyli co trzeci spin wymieniam na dziurę, bo pozbawiam to, to znowu nadprzednictwo znika. To niby Józek masz to w przestrzeni rzeczywistej parowanie, a jak za dużo tych dziur, to się wszystko rozsypuje. Dlaczego? Dlatego, że energia kinetyczna zależy w zasadniczy sposób od ilości dziur. No im mniej spinów, mniej tych korelacji, bo to jest dziur więcej, to te pojedyncze elektrony zasuwają jak trzeba i po prostu zapominają o tych swoich korelacjach. No i tu jest jeszcze energia kondensacji tak zwana i tak dalej, ale to jest powiedzmy nieistotne dla naszego argumentu. Proszę Państwa, oczywiście jak się idzie z tym modelem jednopasmowym konsystentnie i to jest po prostu w zasadzie habilitacja Michała Zegrodnika, ta część habilitacji, czyli to jest gdzieś 2018 rok, powiedzmy, to jest 2018 rok, no to się okazało, że jak mam tą przerwę nadchodzącą, mam to domieszkowanie, czyli liczbę tych dziur, czyli odejście, to jest odejście od izolatora Mota, no bo tu jest 0, tu jest 10% dziur, 20% dziur, 30% dziur, no to jest ta katedra słynna, prawda? Słynna katedra, ale ona jest wygryziona przez to, że tam mnóstwo innych uporządkowań się pojawia i w szczególności pojawia się coś takiego jak fala gęstości ładunku, ale fala gęstości par ładunku. I proszę Państwa, ten właśnie Simus Davis potrafi wyznaczyć właśnie fluktuację tej gęstości tych par przewodzących. To jest po prostu zasadnicza część jego pomiaru. No oczywiście tutaj rozmaite można mechanizmy, tu jest normalna, tu jest w jednym kierunku, czy jaka fala gęstości ładunków, tam co trzeci węzeł jest taki sam, także ile ta fala gęstości tego ładunku, gęstości par, czy to co trzeci jest taki sam, czy co czwarty, tu jest co trzeci taki sam, no i dostajemy to. I to jest po prawej stronie, natomiast jest przepiękny, najlepszy wynik w literaturze, jaki jest, to jest właśnie wziąłem z pracy doktorskiej Izy Biało. To jest właśnie ta,
To jest właśnie ta fala gęstości ładunku, którą stwierdzam, wygryziony ten diagram fazowy, no i ona znika dopiero tu, gdzie fala, tu jest czysta, powyżej optymalnego, tu jest typu BCS-like, no i to musimy otworzyć, tu jest ciecz Fermiego, tu powyżej, a poniżej to jest ta non-Fermi liquid, to nazywamy oczywiście, czy ta zmodyfikowana bardzo ciecz Fermiego. Jak Państwo widzicie, jest tu jeszcze takie, oni dwie temperatury wprowadzili, to jest ta temperatura pseudoprzerwy, gdzie widzą wgryzienie tego na podatności magnetycznej w fazie normalnej, a nie ma nadprzewodnictwa. Czyli te wspiny się parują, a nie ma. Oczywiście to nie jest jedyny pomiar z tą podatnością magnetyczną przy pomocy rozpraszania neutronów. Patrzą, że rzeczywiście te neutrony skokowo zmieniają tą energię. Tu jeszcze oni drugą temperaturę wprowadzano, ale nie będę tego omawiać, bo to naprawdę to pseudogap, co oni mówią, że może być jeszcze ciecz Fermiego. To jest ta grupa z Wiednia, który profesor Neven Varišić prowadzi z AGH, jak się nazywa z AGH? Wojtek Tabiś, tak? Wojtek Tabiś i Zabiało, którzy oni po prostu to ciągną. Bardzo, bardzo dobre wyniki mają. Oni zresztą opublikowali to w serii prac. Pierwsza taka praca, jeszcze nie taka ładna, to było FISREP 2017 rok. No dobra, to zgadza nam się quasi ilościowo. I teraz tu przychodzi Maciek Figlesiak, 2018 rok. No i proszę Państwa, co się okazuje? Te nadprzewodniki, no gdzie spojrzeć, to wszystko jest inne. Proszę Państwa, to jest relacja dyspersji pojedynczych elektron. Teraz już zapominam o parach. Jestem w fazie normalnej albo w temperaturze wysokiej dostatecznie, że po prostu mam tutaj energię liczoną względem energii Fermiego. Czyli, bo to fotoemisja, prawda? Uziemiamy metal, żeby się nie ładował, jak my te fotoelektrony wybijamy w tej fotoemisji, uziemiamy, czyli wszystko liczymy względem powierzchni energii Fermiego, no i potrafimy mierzyć wektor falowy względem wektora falowego Fermiego tym samym. No i co się okazuje? Czyli jakby to był normalny normalny metal, no to relacja dyspersji, prawda, to jest taka, jest parabola, ale K minus KF, no to odwrócone trochę, tak by było. Natomiast to, co tu jest charakterystyczny kink, czyli po prostu jest punkt przegięcia, nie punkt przegięcia, tylko punkt, jak się nazywa taki punkt, nie przegięcia, tylko nieciągłości, prawda, można powiedzieć. I proszę zauważyć, to są wyniki dla różnej liczby dziur tutaj. W związku z lantanem. I widać od 3% do 30%. Jak jestem daleko od powierzchni Fermiego, przepraszam, blisko powierzchni, tu jest K równe 0, no tak, to, no nawet ja się czasami mylę, i tu jest EK równe EF, no to tu mam punkt Fermiego, to koło powierzchni Fermiego, bo odchodzę od powierzchni, mam liniową, uniwersalną relację dyspersji. I proszę Państwa, to publikowali ludzie ze Stanford, nie, w Nature to publikowali, nie powiedzieli, że to uniwersalna prędkość jest. Ja byłem bardzo zdziwiony, że tego nie powiedzieli, ale może później to powiedzieli. No, ja w każdym razie, myśmy to wpadli na to. A potem jest ten kink i znowu nowa relacja dyspersji. No i to bardzo dużo ludzi dostało. Taką pracę muszę mojego doktoranta zacytować, Krzyśka Byczuka. To jest praca z UW, prawda? On jest wtedy w Niemczech u Dietera Wolharta i to jest praca opublikowana w Nature Physics i to był 2007 rok. No myśmy to trochę później, bo to 10 lat później, ale dostaliśmy te ilościowe z teorii, te jakbyśmy powiedzieli dwie prędkości Fermiego, no bo jak jest energia cząstki minus energia Fermiego, no to w przybliżeniu to Landau bardzo taki trik często stosował, że jak to jest blisko powierzchni Fermiego, no to jest tutaj pochodna razy odstępstwo od energii Fermiego, no i tym po prostu współczynnikiem proporcjonalności jest H razy VF, prawda? No jeśli przyjmiemy jednostki, że H jest 1, no to wtedy to jest prost,
prędkość Fermiego, albo mierzymy w takich jednostkach prędkość Fermiego. No i dobrze, no i okazuje się, że wobec tego tu jest ta zielona prędkość uniwersalna praktycznie, to jest teoria. No a tutaj troszeczkę Maciek musiał pokombinować, żeby dostać tą drugą Fermiego, żeby ją wyznaczyć w ogóle teoretycznie, tą metodę momentów trzeba było zastosować do tej naszej metody, wkomponować, no i tam trzeba było ogólnić w ogóle całe rozwiązanie na przestrzeń K i tak dalej. No to są dodatkowe takie rzeczy jak waga quasi-spektralna, no a tu jest po prostu ta prędkość Fermiego, prawda, otrzymana dla tych lasko u nas po prostu. No widać, że to dość dobrze się zgadza i to są parametry bardzo bliskie tego. Józek, jak można wytłumaczyć komuś, kto niewiele rozumie, że są dwie powierzchnie Fermiego? Bardzo piękne pytanie. Łukaszu, miałem o tym nie mówić? O kurczę, ja się rozgadałem dzisiaj. Dobrze, Olku, dasz mi godzinę? Dasz mi jeszcze 20 minut? Ale to chciałoby się zrozumieć. Co Józek, to są? Mów ile chcesz. Nie. No, wiesz o co chodzi? Łukaszu, o co chodzi? Co się okazuje? Że jak ja mam te skorelowane elektrony, to jak ja mam je, co to znaczy? To skorelowane elektrony to jest dość duża skala, bo to jest to odpychanie kulombowskie. To jak one jest zrenormalizowane, to jest elektronowolty. Natomiast jak ja mam blisko powierzchni Fermiowej, to te elektrony mają bardzo malutką energię i bardzo łatwo blisko energii Fermiowej przeskoczą bez korzystania, bez utraty, bez korzystania albo straty oddziaływania kulombowskiego. Mogą skoczyć do pustych stanów koło powierzchni Fermiego, prawda? Tam mogą, tak jak to Landau mówi, że te elektrony przy powierzchni Fermiego tylko są ważne, a ta reszta w głębi, to nie wiemy, co to jest. My tutaj mówimy, że w głębi to tam jest cały, tam się też gotuje, i są bardzo silnie skorelowane elektrony, a to, co jest przy powierzchni, to jest jakby ciecz Fermiego, taka lekko, lżej skorelowanych elektronów. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak może być? Otóż co się okazuje formalnie, jak się to liczy, i to jest nasze oryginalne osiągnięcie i to taki mój doktorant fantastycznie to wytłumaczył, Jasiu Kaczmarczyk, który niestety poszedł do firmy, zarabia miliony, ale co on powiedział, co on takiego zrobił, że on powiedział tak, że dla tych elektronów blisko powierzchni Fermiego ja mogę wyprowadzić efektywny Hamiltonian jednocząstkowy z tego cholernego Hamiltonianu Hubbarda rozszerzonego czy nie, mogę wyprowadzić po prostu jednocząstkowe równanie, czyli tak jakby to były quasi-cząstki jednocząstkowe, bo to tam to oddziaływanie silne kulombowskie, największy parametr w układzie nie działa. Natomiast w głębi, jak ja idę, próbkuję, gdyż tym fotonami wywalam te elektrony z głębi, tu już jest, prawda, 1/10 elektronowolta pod powierzchnią Fermiego, wtedy to oddziaływanie zaczyna się włączać i to są te drugie cząstki, to są te prawdziwe skorelowane cząstki. Oczywiście na parowanie wpływa i to. Wszystko jest wpływa. To więcej, te quasi-cząstki przy powierzchni Fermiego, one są powiązane, one wpływają na te, to jest wszystko samouzgodniony problem, tam układ równań całkowych jest. Niemniej jednak, no tak można by to wprost powiedzieć. Czy to cię, Łukaszu, co ci coś wyjaśnia? Nie, ja to tak szybko nie umiem, ale jakbym chciał zobaczyć to wyprowadzenie tego jednocząstkowego. No, powiedział, że można wyprowadzić, to czy wyprowadził? Tak. Łukasz, ty sobie żartujesz ze mnie. Nie, absolutnie, na poważnie. No po co znaczy powiedzieć, że można wyprowadzić? No, to to musi być już dyskusja taka pełną gębą, bo dzisiaj nie mam zamiaru mówić o teorii. Już się wycofuję. Nie, to bardzo, bo mnie to po prostu zaciekawiło. Niezależnie od wszystkiego. No to zaproście mnie na seminarium i będziemy o tym mówić, bo może coś nowego dodacie, bo to bardzo ładne równanie. Bardzo ładne równanie Schrödingera jest. Nie takie proste, jak równanie Schrödingera, ale efektywnie to jest tak jak równanie Schrödingera. Wiesz? Można wariacyjnie go sformułować. Dobrze. I to jest, niestety nie mam tutaj pracy, to jest taka propo, dydaktycznie to napiszę ci, jakbyś się zainteresował bardzo. Dydaktycznie to Jasiek Kaczmarczyk i to on, to jest, konferencja była taką międzynarodową o fundamentalnych aspektach nadprzewodnictwa
i to było opublikowane w Filmagu. Ja tam jestem edytorem tego numeru. Filmag, to jest B, i to był 2015 rok. Okej. Okay. Dobra? I to jest analityczna robota tam jest. Tyle tylko, no, no powiedzmy, do pewnego momentu to jest analityczne. To jest Jasiu po prostu tutaj. To da się też to zrobić. Mam alternatywną metodę, ale ta Jasia mi się bardziej podoba niż ta moja metoda. Dobrze. No to to jest to, że dostajemy po prostu dla mniej więcej tych samych parametrów drugą wielkość, dynamiczną już, nie tylko równowagową. No i proszę Państwa, i teraz jest problem. Idziemy do kolegi Simusa Davisa. I to po prostu jest dlaczego? Dlatego, że dobrze, model Hubbarda, model TJ, jednopasmowy, te elektrony biegają sobie po tej sieci, po tych efektywnych stanach miedzi 2+, czyli tam biegają sobie, ale tam są te szteny, bo struktura jest taka, że ten stan, który jest ważny, bo to jony CU2+, no to jest 3D9 stan, no i okazuje się, teoria symetrii mówi, że to jest stan typu dx kwadrat minus y kwadrat. Co to znaczy? Że jak ja rysuję taki orbital d, no to on ma na przykład tu ma plus plus, a tu ma plus, a tu ma minus minus. Dobrze, czyli koniczynka czterolista, ale struktura jest taka, że tu są tleny, bo to jest zwykle taki związek lantan, 2 minus x, strąd X, ten strąd właśnie wprowadza te dziury, a oprócz tego jest ten miedź i O4. O, i tu ten strąd odbiera elektrony tej miedzi, dlatego tam dziury się robią, bo ten jest trzywartościowy, a ten jest dwuwartościowy. Wobec tego ten dostarcza tlenowi 3 elektrony, a ten tylko 2 i w związku z czym dziura efektywnie powstaje. No i tu są te tleny, to są tak, tu jest PX, prawda? Tu jest PX, tu jest PY. No i tu jest PY. Dobra. I proszę Państwa, teraz tak. Tak wygląda struktura. No i teraz tak to powielam. Oczywiście to powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Taką, prawda? To jest, ma symetrię bardzo ładną, przynajmniej taką czterokrotną. I mogę to powielać, bo to symetria dopuszczalna. Wobec tego to jest ta płaszczyzna miedziowo-tlenowa. I teraz co się okazuje? Że te elektrony, to są elektrony P. To są te elektrony 2P stany. To są 2P stany i to pasmo jest pełne. Full. Full o 2 minus, jak jesteśmy w izolatorze. Pełne pasmo, nic. Natomiast te stany D, CU2+, to jest konfiguracja 3D9. I co się okazuje? 8 elektronów jest sparowanych tam w atomie, idzie głęboko, głęboko do rdzenia, a 9 elektron jest tym, który waży. Czyli tu mamy jeden elektronik i tu mamy po 2 na zapełnionym paśmie. Czyli efektywnie 5 elektronów mamy. Ale jak jest ten jeden elektron, jest nieparzysta liczba elektronów. Układ jest izolatorem, jak nie ma tego strontu. Wobec tego to musi być izolator Mota. Wobec tego, jak jest izolator Mota, to jak go będę domieszkował, a nawet jak będzie, to tu mam ten 9 elektron w izolatorze, siedzi mi niesparowany, nie ma tam żadnego innego elektronu, bo jest kulomboskie oddziaływanie duże, a tu jest ten 10 stan pusty. No i to jest rozszczepienie i to jest to, co się nazywa rozszczepienie, to co normalnie w paśmie, jak tu mam skalę energii, tu mam gęstość stanów, prawda? Tu jest gęstość stanów. Tu jest skala energetyczna, no to po prostu mam tego typu sprawa, że to jest, jak jest pełne pasmo, to jest wszystko zapełnione w tym miedzi, natomiast do połowy wypełnione pasmo, czyli jeden elektron tylko na miedź, nie ma tego 10 elektronu, to jest zapełnione i to jest puste i one są rozszczepione na podpasma Hubbarda. I to jest ten fizyczny, najważniejszy efekt Hubbarda, który on wyprodukował w 1964 roku, rok po tym, jak ten model stworzył. No i co się okazuje? Okazuje się, że co jest ważne do tego, żeby było oddziaływanie wymiany, te nadwymiany, kinetyczne wymiany, ważne są tak zwane wirtualne przejścia. Otóż te elektrony tutaj w zapełnionym paśmie P przeskakują do pasma D i lecą z powrotem. I takie coś, ta różnica tutaj, to jest rzędu jednego elektronowolta. Dobra? Natomiast różnica między środkiem ciężkości tego górnego podpasma, pustego, bo ten 9 elektron jest tutaj, 10 nie ma.
Między tym a tu środkiem tego to jest tak zwany charge transfer. Dlaczego energia, i ona jest 3,5 elektronowolta. Dlaczego ona jest duża? Dlaczego to się nazywa charge transfer? No bo zauważcie, tu jest przekaz z P do D, a jak jest tam i z powrotem, no to będzie oddzielanie wymiany. A oprócz tego jest ta cholerna energia U na stanach D, jak się dwa znajdą z przeciwnymi pinami, to jest to U Hubbarda, prawda? I to jest 8-10 elektronowoltów. Czyli to jest ten, to U jest największym parametrem w układzie, tak? Potem jest to to, potem to TPD, jak chcemy, żeby się te stany mieszały, no i po prostu, no i potem jeszcze reszta TPP i tak dalej, ale to za chwilę powiem. Proszę Państwa, co się dzieje, jak domieszkuje? Tak jest dla izolatora. Jak domieszkuje, no to za tym tlenowi brakuje elektronów, te dziury idą na tlen, efektywnie tak jakby w miedzi. Co? Nie chcę nic tu. Także tu ubywa tych elektronów. A, znowu mi się to, nie wiem, no, Maciek musi przejść. A, jest, dobra. A, po prostu trzeba dotknąć i odwołać to, żeby co odwołać. Także tu się robią dziury. Tu się robią dziury, no i wobec tego, to oprócz tego mieszania, a jak są dziury, pasmo niepełne, elektrony momentalnie zaczynają się ruszać. Zasady nieoznaczoności nie mogą siedzieć na atomach, jak są wolne, dostępne stany. No i dobrze, no i to wobec tego, co się dzieje? Te przejścia wirtualne TPD, one w czwartym rzędzie, proszę Państwa, prowadzą do nadwymiany. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak. Ja mam te stany, ten stan D, tu mam stan P, powiedzmy PX, a tu mam następną koniczynkę, nie? Bo to jest takie, idą po kolei. I co to jest? Tu jest ten dziewiąty elektron ze spinem do góry. No to dobrze, tu jest ta para, powiedzmy, elektronów, wypełniony poziom. Dobrze, a tu jest ten elektron, jak jest tak, zorientowany antyfermą, to co się dzieje? Popatrzcie, ten elektron przeskakuje na P, ten popycha, żeby móc przeskoczył, no to popycha tego na D. No ale jak to jest virtual hopping, to ten wraca z powrotem i ten wraca z powrotem. Czyli w tym elemencie mieszania między orbitalami D i P, czyli tak zwanej hybrydyzacji, to są procesy czwartego rzędu w języku cząstkowym, czyli drugiej kwantyzacji. Wobec tego ta wymiana, jeśli pochodzi o taki wirtualny wymiar, ona jest TPD do epsilon D, TPD musi być do czwartej. Tego typu 4, bo to jest po prostu to, jak się zlicza tam, na ile sposobów można taki wirtualny hopping w tej układzie. No i okazuje się, przy tych parametrach, to się okazuje, dokładnie to oddziaływanie wymiany wychodzi tyle, 1300-1500 kelvinów. Proszę Państwa, to jest zadziwiające, to jest najsilniejszy układ, który znam, i to quasi dwuwymiarowy, który posiada tak silne oddziaływanie wymiany, żeby to było 1/10 elektronowolta. Także te miedziowce są wyróżnione w ten sposób. Ale potem możemy powiedzieć jeszcze coś więcej. Możemy powiedzieć to TP do U, do tego, to nawet jest nieważne, to do tego, to jest małe, bo to jest 1 elektronowolt, a to jest 3,5. Także to jest po prostu 1/3 elektronowolta, prawda? No i to jest dużo mniej po prostu do TPD, do ten stosunek. Czyli to jest małe i dlatego te przejścia są wirtualne, bo to kosztuje dużo energii. To jest 1, a to jest 3, a jak to U jeszcze trzeba dodać i tak dalej, to w efekcie wychodzi, że to jest 1/7. No i to po prostu to jest małe i wobec tego dlatego te procesy wirtualne w tym izolatorze mogą tylko następować, bo nie ma tej propagacji wzdłuż pasma P. Dobra, ale wtedy można powiedzieć, dobrze, ale to ja mogę policzyć, ile wynosi efektywny ruch w paśmie D. No bo to jest przeskok między D, elektronem bezpośrednim, nie wirtualny, tylko bezpośredni. No to jak to jest? Elektron musi mi, żeby to było TPD, musi z P na D skoczyć, potem z D z powrotem wrócić na P, no i podzielone przez energia stanu podstawowego minus energia w stanie pośrednim, dzielone przez EDP, mam inne. I proszę Państwa, wychodzi gdzieś około 0,3 elektronwolta, tyle ile chcemy. Wychodzi po prostu to tyle, ile chcemy, czyli dostajemy to, co w modelu jednoorbitalowym, efektywne TDD wychodzi dokładniej tam 0,27, 0,28 wychodzi. No dobra,
Czyli to jest to. I proszę Państwa, to co zrobił ten Seamus Davis, to powiedział, że powiedzmy, jeśli to jest stała sprzężyna, to oddziaływanie nadwymiany, jeśli to jest mechanizm stała sprzężenia do parowania tego lokalnego, tych spinów antyferromagnetycznych, ale tutaj w kondensat, czyli z dziurami, kiedy możecie taka para ruszać, to jest po prostu ten mechanizm, to wobec tego TC, przejście w stan S, napiszę TS, żeby nadchodzące, a nie było, to jest krytyczna temperatura, ale ja wolę tak pisać, albo przerwa nadchodząca, co do wielkości, przerwa, to musi być odwrotnie proporcjonalna do tej energii transferu. No i to jest to, co udowodnił. To jest dokładnie to, co że powiedział w ten sposób, w sposób bezpośredni udowodnił, że po prostu TC, czy mechanizm parowania zależy od energii wymiaru. O kurczę, muszę to po prostu. Niestety to jest, to muszę Maćka się zapytać, jak to jest, żeby to się nie ruszało. No bo to jest, ja na razie crash course przeszedłem tak 45 minut, pół godziny. Także nie wiem. Dobra? Czyli to jest to. No i taki trzypasmowy model. To jest znacznie trudniejsze do rozwiązania niż takie pojedyncze pasmo, takie jak to, co braliśmy do tej pory. A te są bierne, te elektrony P. I tu tylko dziury powoduje. I te dziury mi się ruszają i w tym jest parowanie. Tutaj po prostu mam całą dynamikę rzeczywistego układu. No i rozwiązaliśmy taki układ, ale niestety taki trójwymiarowy układ rozwiązaliśmy. To jest model już jest znacznie bardziej skomplikowany. No i co dostaje się? Ponieważ co jest komórką elementarną? Komórką elementarną tu jest D i 2P, prawda? Czyli to jest po prostu CU O2. To jest taka prymitywna, prawda? Prymitywna komórka. No to wobec tego w tym CuO2 tu mam 1P, drugi stan P, PY, PX i jeden stan D, czyli mam trzy orbitale. Czyli jak teraz pomieszam je w ciele stałym, że to transfer jest energii poprzez układ, no to trzy po prostu pasma z trzech poziomów mi powstaną. No i powstanie, bo takiej molekule to byłyby trzy poziomy. Wiążący, niewiążący i antywiążący. No i teraz tak, no to dostaję trzy pasma. Tu jest energia, a tu jest wektor falowy, prawda? Czyli zamiast tam, tak w swobodnych cząstkach P kwadrat przez 2M, dostaję takie dziwne falujące kosinusoidy i tak dalej dla tych fazy. No i teraz, co jest ważne? No ile ja mam elektronów? Tu mi powiedziałem, każdy jest pełny, ma dwa. Ten ma dwa, ten ma dwa, ten ma jeden, pięć elektronów. No to mieszczę je. Na atom dwa maksymalnie w jednym paśmie. Tu są cztery elektrony. No i mam piąty. Dobra? I to jest pasmo. Tylko niestety tak byłoby, to byłoby pasmo, elektron by się poruszał, miałby dyspersję, czyli prędkość grupową miałby niezerową, gdyby to było nieoddziałujące. Ale ponieważ są oddziałujące, to tak jak powiedziałem, to pasmo robi mi się jedno takie atomowe, a drugie to jest to górne podpasmo Habarta. No i tu jest to duże U. I wobec tego tu muszę dopiero wykopać w tym paśmie trochę elektronów, w tym antywiążącym, żeby dostać stan metaliczny. Czyli widać, że ten trójpasmowy, tu są wypełnione te orbitale, także mogę powiedzieć, w pierwszym rzędzie można tylko to pasmo, i to jest pasmo już zhybrydyzowane, bo tu są pomieszane już stany P i D, nieczyste stany D, które bezpośrednio tam tylko przez P do D idą, nieoddziałujące jest takie pasmo. No i wobec tego ten model trójpasmowy, to cośmy zrobili, to po prostu, że wyniki są bardzo bliskie modelowi jednopasmowemu, no ale tam niestety założyliśmy jedną rzecz, że tam po prostu znak jednej energii musieliśmy zmienić. I po prostu dzisiaj nawet mi Maciek Fidysiak mówi, no, że no, niestety trzeba by to w ogólnym przypadku policzyć, ale oczywiście kto miałby to liczyć, tu jest problem. Proszę Państwa, i tu Maciek, to jest wyniki trzypasmowego modelu, to jest Michał Zegrodnik, który już jest profesorem AGH, młody chłopak. Ile Michał ma? 37 lat? No, dobrze, to jest mój wychowanek z AGH. Doktorat u mnie robił, magisterium robił z fizyki jądrowej, doktorat robił u mnie, no i habilitację w jakim stopniu to podam. Tak widać, że młodzieniec jest taki, no i czym innym się już zajął,
bo ile można. Proszę Państwa, co jeszcze policzyć? Znowu policzyliśmy prędkość Fermiego, a to właśnie Michał policzył. Proszę, tu jest eksperyment, tą dolną, tą przy powierzchni Fermiego, tą dolną, bo tego mechanizmu Maćka Fizysiaka ciężko będzie do trójpasmo, tylko tą dolną. No widać, że to zgadza się mniej więcej tak samo dla różnych nadprzewodników po prostu. Natomiast tutaj policzyliśmy wektor falowy Fermiego, prawda, czyli najwyżej obsadzony stan w przestrzeni pędów, no mniej więcej się zgadza, no jest systematyczny błąd, no widać, że to nie jest tak mało, bo tu jest 0,4, a tu jest 0,55, prawda, czyli to jest gdzieś 25%, 30% może. No natomiast masa efektywna tych elektronów w tym blisko powierzchni Fermiego, no znowu się zgadza, pod warunkiem, że w niektórych wypadkach, jak się fazy charge density wave pojawia, no to zaczynam być rozbieżności, bo to jest liczone wszystko dla stanu bez powierzchni. To jest liczone dla stanu bez fali gęstości ładunków, bez tam jakichś wymysłów, bez nadprzewodnictwa, tylko w fazie normalnej. No dobra, czyli pasuje to, ale nie jest to ogólny przypadek. Proszę Państwa, i tu dochodzę do ostatniego punktu i tu jest właśnie habilitacja Maćka Fidrysiaka, który powinien niedługo złożyć ją. To jest jego wyniki z ostatnich trzech lat, 2020 do 2021 w zasadzie te wyniki, 2022 jeszcze tu nie ma. Zresztą. No i proszę Państwa, co jest fajne, że bierzemy granicę izolatora Mota w tej naszym podejściu, tylko on musiał niestety uogólnić to nasze podejście na zbudzenia dynamiczne, czyli musiał tak zwane rozwinięcie 1 nad n z celi pola zastosować w najbliższym rzędzie, czyli po prostu fluktuacje kwantowe gaussowskie, jak są uwzględnione. I proszę popatrzeć, mimo że model jest taki Habarda, czy model ten trójpasmowy, to na razie jest Habarda, czy model TJU, to po prostu, a liczymy dla izolatora, to jednak po prostu bardzo ładnie relacja dyspersji, tu jest K, prawda? To są te, tu jest K równe 0, stan K równe 0, tu jest K równe pi 0, tu jest po diagonali, czyli pi, tu jest znowu z powrotem do gamma. No widać, że pięknie zgadza się to z wynikami eksperymentu. Natomiast oczywiście to, co daje ta teoria, to jest mamy 12% dziur dla fazy paramagnetycznej. No i po prostu to jest czerwone, to są wyniki doświadczalne, prawda? Tu jest już, ponieważ jest. To są paramagnony, więc złudzenia nie są dokładnie kolektywne w tym sensie, że mają tłumienie niezerowe, bo nie ma uporządkowania dalekiego zasięgu, więc nawet w teru, to jest w skończonej temperaturze, ale nawet w teru w zero może mieć układ tłumienie. No i widać, że tam jest największa intensywność, no mniej więcej zaczyna to pasować, zaczyna to dość dobrze pasować. I proszę Państwa, to jest pierwsza tego typu jakości dopasowanie do eksperymentu i to. No i oczywiście, jak już to policzył, to już policzył po prostu także plazmony. No i tutaj trójwymiarowy trzeba było zastosować. No wychodzi te kiwające spiny, czyli paramagnony, niby fale spinowe i plazmony. Wychodzi wszystko dość dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Najogólniejszy przypadek, żeby wejść, to trzeba wziąć ten model trójpasmowy, dodać tą nadwymianę, i dodać wtedy kondo też jest. I tu można pokazać, mamy to, że ten singlet Zhang-Gerasa nie istnieje. To zresztą podejrzewam zawsze. Jest dużo ludzi, George Sawacki, na przykład recenzowałem mu pracę taką w PRL-u, nawet pomagałem mu, żeby mu to przepchali, bo to było przeciwko po prostu Rice'owi, ale kto wie, może Rice dostanie Nagrodę Nobla po prostu niedługo, bo to na to się zanosi z tego, jak pisze ten Seamus Davis i tak dalej, że ktoś dostanie Nagrodę Nobla. Teoretycy dostaną i nawet mam swoje typy. Dobra, proszę Państwa, to co chciałem powiedzieć, że strongly correlated electrons mają po prostu naprawdę zawierają graniczne przypadki
fizyki materii skondensowanej, bo wychodzimy z izolatora magnetycznego, można powiedzieć, z współprzewodnika magnetycznego. Idziemy przez nadprzewodnictwo. Mamy fale gęstości ładunku. Mamy nematyczne uporządkowania ciekłokrystaliczne. Potem idziemy do stanu normalnego, do cieszy Fermiego. Także po prostu jest nieprawdopodobne bogactwo. W pewnym sensie jest to podsumowanie tego, co było wyjściem od fizyki ciała stałego i uwzględnieniem korelacji i oddziaływań. Więc to jest to. I nie tylko. Simus Davis dodał do tego, może zasadniczo pod względem eksperymentalnym, może dostanie Nagrodę Nobla, ale uważam, po to się chwaliłem i to, żeby Państwu powiedzieć, że po prostu nie wyskoczyliśmy, my komuś tam spod ogona, nie wiem kto to spod ogona wyskakuje. To, no, kozie? Czy nie? No nie wiem. Dobra, teraz po prostu to problem jedno czy pasmowy model, który wybrać. Znaczy, coraz bardziej się przekonuję, ale niestety my jesteśmy już zużyci, już jako jednopasmowcy, że prawdopodobnie to trzeba by było jeszcze raz na nowo wystartować w tym naszym podejściu, ale to już chyba nie moja grupa, bo to, no i teraz oczywiście, czego nie rozwiązano, tym mamy problem. Proszę Państwa, to jest, pokazałem Państwu tutaj, że myśmy rozważali kwantowe fluktuacje, czyli te paramagnony, plazmony, rozważaliśmy tylko jako same wzbudzenia przestrzeń. Ale jest, jak te wzbudzenia, te kwantowe fluktuacje są, to one renormalizują dodatkowo w stosunku do tego, cośmy policzyli własności jednocząstkowe. Tego nie umiemy zrobić, bo to jest już funkcje wierzchołkowe liczenie i to po prostu. A to, żeby policzyć, to żeby to policzyć, jak się to policzy, to wtedy dostaje się to zagadkowe liniowe opór elektryczny w kierunku w płaszczyźnie praktycznie w całej fazie normalnej. Potem te tak zwane zniszczenie powierzchni Fermiego w postaci takich, że zostały tylko łuki zamiast po prostu tej kuli powierzchni Fermiego dla niskodomieszkowanej, to po prostu też jeszcze, chyba że bo my musimy włączyć fazę gęstości ładunku, żeby tak było, ale podobno bez gęstości ładunku, to fali gęstości ładunku można to. No i pseudogap, mamy na ten temat pogląd, ale wyniki na razie dostajemy. To są właśnie to, co powiedziałem profesorowi Łukaszowi Turskiemu, że po prostu są te głębokie elektrony silnie sterowane i te płytkie, które są słabo skorelowane. Także tutaj jest prawdopodobnie, że te płytko wykazują elementy parowania w wyższej temperaturze, ale te głębokie jeszcze się nie słuchają. Dopiero musi się obniżyć temperatura, żeby te korelacje, które są silnie, tam jest duża skala energii, po prostu one się renormalizują i dopiero wtedy one się dołączają, jest prawdziwe naprawnictwo. Ale powiedzmy, mamy coś, tutaj to jeszcze jest do zrobienia, ale nawet w teorii BCS, w takim prostym przypadku jak ołów, teoria BCS nie opisuje zachowania, czyli na przykład nadprzewodnictwa w miedzi, jest dobrze. No i tu oczywiście jest to pytanie, które mnie po prostu bardzo, skoro mamy to ciekawe nadprzewodnictwo, tak naprawdę. Czemu? No dobrze, niech mamy już ten izolator MOTA, niech mamy już ten no nadprzewodnictwo, ale czemu jeszcze te wszystkie magnety jest ok, ale fale gęstości ładunki, nenamatyczne fazy, name it, pojawiają się. Co się okazuje? Że te wyrazy, które podałem, tam ta energia T-hoppingu, czyli energia kinetyczna, ta energia Hubbarda, ta energia oddziaływań międzywęzłowych, to wszystko się renormalizuje i te wszystkie stałe sprzężenia, bo tu nie ma jednej stałej sprzężenia, one robią się porównywalne w zależności od warunków, od domieszkowania i stąd po prostu to przełączanie się między fazami, to przez te, która faza wygrywa, ta po prostu jest. No i to jest, to byłoby na tyle. Teraz co tu jest jeszcze mam? Powinienem mieć, chciałem bożonarodzeniową kartkę Państwu zamieścić, bo UJ nam przysłał, żeby rozsyłać do ludzi, ale to myślę, że to jak tak Was uczczę rysunkiem mojej córki, znaczy moim próbą nieudolną powtarzania jej kwiatuszka, który mi narysowała kiedyś, więc z tego przyjmiecie to jako thank you, żeście wysłuchali i przepraszam, że tak jak zwykle podniecony byłem, no ale mam nadzieję, że coś doszło. Dziękuję.